Jest to projekt elektromobilne Opole. On obejmuje elektryfikację linii 25, pierwszej linii autobusowej elektrycznej w Opolu. To jest ładowarka pantografowa, czyli to, co Państwo znacie na pociągach elektrycznych, że podnosi się do drutów trakcyjnych. To urządzenie to jest właśnie pantograf. Tutaj w naszym wypadku będzie to pantograf odwrócony, czyli ten element stykowy będzie się opuszczał na dach autobusu. To jest rozwiązanie pierwsze w województwie opolskim. Bardzo niewiele rozwiązań w Polsce, także jest to unikatowe w tej chwili dla nas. Oprócz ładowarki tego pantografu odwróconego o mocy 300 kW będzie zakupywane 5 autobusów elektrycznych oraz 3 dwustanowiskowe ładowarki na zajezdnie naszego operatora, czyli spółki MZK. Projekt jest dofinansowany, cała wartość projektu jest ponad 18 milionów, 13 milionów prawie jest dofinansowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Prace budowlane już się zaczęły właśnie na Pruszkowskiej. Procedura odbiorowa, tutaj Urząd Dozoru Technicznego, tak jak mówiłem, na Opolszczyźnie jeszcze takiego urządzenia nie mamy. Generalne procedury odbiorowe będą przeprowadzane przez oddział wrocławski. Troszkę to potrwa, ale w połowie roku pierwsze autobusy powinny zacząć kursować elektryczne po ulicach miasta Opola.